Siemanko, pokażę nową metodę gliczowania się. Ej, tu potrzebujemy, tak, my znajomego, znajomy musi mieć ten magazyn pojazdów specjalnych, ten Securo Serve. I obojętnie jaki tam pojazd tamtąd. Może tam użyć Voltika, Roketa, tego Ruinera, cokolwiek. Znajomy zaprasza nas do swojego Securo Serve, my to przyjmujemy. On musi pamiętać, żeby ogień bratobójczy był wyłączony. I tutaj jeżeli Ruiner ma rakiety, to nie musicie rzucać, tak jak ja tu pokazuję, tych bomb przylepnych. Ale jeżeli używacie innego pojazdu, który nie ma rakiet, no to musicie rzucić bomby przylepne, wjeżdżać w stronę garażu, kliknąć strzałkę w prawo, żeby one wybuchły, lub i tak jak tu Ruinera, po prostu strzelacie rakietę. Tu jest próba nieudana, wciągło mnie. Tu efekt powinien być taki, że ogień bratobójczy wyłączony, no to ja wypadnę z tego samochodu, a znajomy, który kieruje, on zginie. Tego mówię, to tak. Bomby przylepne opcjonalne. Jeżeli używacie Ruinera, tak jak ja, nie musicie rzucać bomb. Jeżeli używacie innego, rzucacie bomby, klikacie strzałkę w prawo tuż przed samą bramą, żeby wybuchnąć. To znajomy w sumie nam pomaga się zgliczować. On nas gliczuje tym sposobem. Już kiedyś to był, można było solo się gliczować, powinniście wiedzieć, co niektórzy, o co chodzi. I podjeżdża, bang, rakieta. Znajomy umiera, a ja wypadam z samochodu. Czyli jestem zgliczowany, ale żeby się upewnić, teraz potrzebujemy wezwać RC Bandito. Jak z niego klikniemy ten Y lub trójkąt, żeby wysiąść, nasza postać będzie się dopiero powoli pojawiała, czyli wszystko gra. Reszta kopiowania jest już znana, udajecie się na miejsce tego skrzyżowania, wzywacie mobilkę, pojazd na straty, znajomy dosiada się na pauzie. Podjeżdżacie, klikacie w prawo, znajomego wyrzuci, wysiadacie, cofacie, wysiadacie, to już tam znane wam. Tylko tu powtórzę jeszcze raz, znajomy was kliczuje, to znajomy musi mieć ten magazyn pojazdów Securo Serve, jakiś pojazd stamtąd, jeżeli ma Ruinera, no to może strzelać tą rakietą, jeżeli inny pojazd, musi rzucić sobie bomby przylepne i kliknąć strzałkę w prawo, żeby one wybuchły. No musi być taki efekt, że znajomy, który kieruje tym samochodem, umiera, a nas wyrzuci gdzieś tam na bok. Wtedy wzywacie RC Bandito, wysiadacie, jeżeli jesteście przez chwilę niewidzialni, się udało. A tu jest standardowo, bez żadnego trybu celowania, tylko Franklin i lecicie z tematem. Tu już jest kopiowanie bez zmian. Także kto chce, może użyć tej metody, zwłaszcza gdy ktoś ma trudności tam w tym Los Santos Carmit. Także jest nowa metoda. Pozdrawiam, Elo.